Diagnoza nowotwór prawie zawsze brzmi jak wyrok śmierci. Rak jest chorobą cywilizacyjną, na którą rocznie umiera kilkaset tysięcy Polaków. Wielu z nich dałoby się uratować, gdyby badania profilaktyczne wykonywane były wcześniej. Istniejące w Szczecinie Zachodniopomorskie Centrum Onkologiczne to jedna z najnowocześniejszych placówek medycznych w Polsce. Szpital specjalizuje się w wykrywaniu i leczeniu nowotworów piersi. Jeżeli chodzi o oddział chirurgii Centrum Zachodniopomorskiego, to jest to oddział, który od wielu lat już specjalizuje się w chirurgii raka piersi i w związku z tym w swojej ofercie posiadamy bardzo szeroki wachlarz zabiegów chirurgicznych, które są dostosowane do poszczególnych przypadków, z jakimi spotykamy się w pracy naszej komisji. Sukcesy w leczeniu są możliwe dzięki supernowoczesnemu zapleczu placówki. Nie od dziś wiadomo, że skuteczność leczenia zależy od możliwie jak najszybszej diagnozy. Centrum posiada własny mammobus, który dociera do pacjentów z mniejszych miejscowości. Mammobus to też jest jedno z tych osiągnięć, z którego jesteśmy ogromnie i zadowoleni i dumni, dlatego że po prostu docieramy do szerokich rzesz kobiet, które na pewno by do nas nie przyjechały, które mogą być poddane badaniu i też tam właśnie wykonujemy te badania profilaktyczne, program raka piersi i dzięki temu mamy znacznie, bo cały program służy do tego, żeby zmniejszyć śmiertelność, bo nie jesteśmy w stanie zmniejszyć ilości zachorowań na raka piersi, ale jesteśmy w stanie zmniejszyć umieralność z tego powodu. Według statystyk umieralność kobiet na raka piersi mogłaby być nawet o 40% niższa. Niestety do lekarza idziemy dopiero, gdy objawy bardzo utrudniają nam życie. Świadomość społeczna nie jest jeszcze aż tak wysoka, aczkolwiek obserwujemy ogromne postępy. To wynika z tym, że mamy profilaktykę, że jest promocja zdrowia, że dużo rzeczy dzieje się w mediach, o których informuje się pacjentki, potencjalnie wszystkie kobiety, które mogą trafić do nas na badania. To wiąże się z tym, że niestety jeszcze pokutuje mit, że lepiej raka nie ruszać, lepiej nie zajmować się chorobą, lepiej, czyli po prostu taki lęk i strach, który budzi samo rozpoznanie, jakim jest rak piersi. Jak mówią lekarze, trudno zmniejszyć współczynnik osób chorujących na raka piersi. Można jednak zdecydowanie obniżyć śmiertelność. Problem jest wciąż w tym, że za późno decydujemy się na badania, a te badania mogą nam uratować życie.